są znaki zapytania odpowiednimi liczbami. I tutaj mamy 3,1 równa się. I ja mam to zamienić. O co tutaj chodzi? Zauważcie, mamy rysunek. Na rysunku widać, że to mamy zamienić na ułamek 2 całe, czyli mają być 2 całe koła. I zobaczcie, czyli ja kolejny tort rozkroiłam, czyli kolejne 5 kawałków mi dojdzie, czyli jeden już miałam i kolejny rozkroiłam, czyli razem będę miała 6/5, razem 6 kawałków. Następny przykład. Mam tak 2 całe i 2/7. Rozkrajam kolejne ciasto na 7 części. Czyli oprócz tego, że mam te 2 części, to dojdzie mi jeszcze 7, czyli będę miała jeden pełny tort i 9 kawałków, bo tu te 7 kawałków i jeszcze te 2, co miałam. Teraz tak, mam 5 całych tortów, ale chciałabym to zamienić, chciałabym jeden pokroić, czyli mam 4 całe torty i w takim razie 4/4, bo mam 4 kawałki z 4. I ostatni przykład, 3,3 zamienić na 2 całe, czyli 2 całe, niech to będą 2 całe czekolady i kolejną czekoladę jeszcze dzielę na 8 części. No i jeszcze nie zapominam o tych 3, co już miałam, czyli 8 + 3 mamy 11/8. Czyli to jest na zasadzie takim, że ja mam tutaj, tak jak tu, miałam 3 kawałki, ale ja chciałam rozkroić kolejną czekoladę, tak? Czy połamać kolejną czekoladę. I z tej całej, no to mam po prostu kolejne 8 kawałków. Jakbym jeszcze następną tu chciała rozkroić na kolejne 8 części, to zobaczcie, miałabym teraz jedną pełną i jeszcze 8 części mi doszło, czyli miałabym już teraz 19/8, gdybym dalej chciała jeszcze kroić, tak? Idziemy dalej do ćwiczenia E. Zastąp znaki zapytania odpowiednimi liczbami. I teraz przykład A. 4,1, czyli mam 4 całe ciasta i 1/5, zamienić tak, żeby były 3 całe, no i mam uzupełnić ile piątek. Czyli zobaczcie, ja rozkrajam kolejny kawałek ciasta, czyli mam już tak, mam już jeden kawałek, ale jak rozkroję kolejny, to otrzymam jeszcze 5, czyli razem będę miała 6/5. Najłatwiejszy też sposób, taki jeżeli ktoś tego nie rozumie w ten sposób, tak nie widzi tego wyobraźnią, to zawsze, kiedy ja to zabiorę całość, tutaj stąd, zabiorę tą całość, zrobię 3 całe, to po prostu tutaj to jest suma, ja dodaję licznik z mianownikiem, czyli 5 + 1 właściwie. Zobaczycie to na kolejnym przykładzie. Mam tak 6,3. I chcę to zamienić na 5 całych. I zobaczcie, co idzie do licznika. Dodaję to z tym, czyli 10. Tak? No ale na to, tak jak mówię, jest właściwie wyjaśnienie. Znowu możecie sobie wyobrazić coś. Pizzę. Mam 6 całych pizz i jeszcze 3/7, tak? Chcę rozkroić kolejną, czyli zostanie mi 5 całych i jak rozkroję kolejną, to dojdzie mi 7 kawałków, czyli teraz będę już miała 10 kawałków, czyli 10/7. Przykład C. 2,3 równa się 1 cała. I ile czwartych? Zabieram jedną całość, czyli dochodzą mi kolejne 4 kawałki, czyli teraz będę już miała 7/4. I przykład D, 6,2 to się równa 5 całych i dochodzi mi do licznika, jeszcze dochodzą mi 3 kawałki, czyli razem mam 5/3. Mam nadzieję, że to jest jasne. Spróbujemy teraz zrobić zadanie. Po co w ogóle nam to było, po co nam to było potrzebne? Na dole sobie napiszemy taki przykład. Ja chciałabym od 6 całych
jednej trzeciej odjąć dwie trzecie. I właśnie po co nam to było? No bo wcześniej zawsze była sytuacja, że tutaj mogłam odjąć, ale teraz zobaczcie, jedna trzecia jest mniejsza niż dwie trzecie, więc ja nie mogę tak sobie, no nie mogę teraz odjąć w tym momencie, muszę coś zrobić. I teraz właśnie muszę jakby rozkroić kolejny tort, rozkroić kolejny, pokroić, no, dorzucić sobie jeszcze parę kawałków, bo tu nie jestem w stanie teraz od jednej trzeciej odjąć dwóch trzecich. Coś muszę z tym zrobić. Więc rozkrajamy. Zostawiam 5 całych i w takim razie, jak tu dorzucę jeszcze 3 kawałki z rozkrojonego ciasta, to będę miała 4 trzecie, tak? Doszły mi 3 kawałki i teraz mam odjąć 2 trzecie. No teraz to super, nie ma problemu, mogę odjąć, bo to będzie tak, całości żadnych nie mam do odjęcia, czyli mam 5 całych, no i 4 trzecie odjąć 2 trzecie, to mamy 2 trzecie, no bo po prostu tu wystarczy 4 odjąć, 2 zrobić, tak? To przejdźmy teraz już po prostu do zadań, bo to był przykład, a zadania właściwie są dokładnie takie same, no, czy, no, no odnośnie tego przykładu. Mam czarny kolor, ok, to przykład A. Polecenie oczywiście oblicz. 6 całych odjąć 1 cała i 3 siódme. I teraz tak. Najpierw, tak jak robiliśmy wcześniej, najpierw sobie mogę odjąć całości, czyli od 6 odjąć 1, czyli tu mi zostanie 5 i jeszcze muszę odjąć 3 siódme, tak? No to musimy coś rozkroić, jakiś kawałek ruszyć, czyli zostawiam 4 pełne torty, a ostatni kroję na 7 kawałków, czyli będę miała 7 kawałków z 7, tak? No i teraz mam odjąć 3 siódme. No to zostaną mi oczywiście 4 całe i 4 siódme. Mam nadzieję, że to jest jasne. Teraz przykład B. Chciałabym, żebyście teraz sobie w tym momencie spauzowali nagranie i spróbowali w zeszycie, w waszym zeszycie zrobić ten przykład sami, a następnie sprawdzili z tym, co ja robię. Spauzujcie sobie teraz i za chwilę odpalcie i jedziemy dalej. 10 całych odjąć 2 całe i 3 piąte. No to najpierw odejmujemy sobie całości. 10 odjąć 2 to mamy 8 całych i jeszcze mam odjąć 3 piąte. No to kroimy. Zostanie mi 7 pełnych tortów i ten jeden, ten ostatni tort rozkroiłam na 5 części, czyli mam 5 kawałków z 5 i odejmuję 3 piąte. No to zostanie nam 7 całych i 2 piąte. Przykład C. Tu podobnie. Robicie sobie pauzę, próbujecie zrobić w zeszycie i odpalacie na nowo film. 8 całych odjąć 5 całych i 5 siódmych. Odejmujemy najpierw sobie całości. 8 odjąć 5 to mamy 3 i jeszcze mam odjąć 5 siódmych. Żeby to zrobić, no to musimy pokroić. To zostaną nam 2 całe i 7 siódmych i odjąć 5 siódmych. No to mamy 2 całe i 2 siódme. Tak? Muszę coś teraz zmazać i pójdziemy dalej. Przykład D. 4 całe i 1 ósma odjąć 1 cała i 2
ósme. No i znowu, najpierw odejmujemy od siebie całości, czyli zostaną mi co? 3,1 ósma, odjąć 2 ósme. No ale od 1 ósmej 2 ósmych nie odejmę, więc muszę pożyczyć, czyli zostaną mi 2 całe. I teraz tak, jeden kawałek jeszcze miałam i dojdzie mi 8 kawałków, tak? Bo rozkroję kolejne ciasto, czyli będę miała 9 ósmy, odjąć 2 ósme. Czyli mam 2,7 ósmych. Przykład E. Odejmujemy najpierw całości. Zostaną mi tak. 2,7 dziewiątych, odjąć 8 dziewiątych, tak? Teraz od 7 dziewiątych, 8 dziewiątych, no nie odejmę, czyli pożyczamy, rozkrajamy kolejne ciasto. Zostanie mi 1 cała i w takim razie 7 kawałków miałam, dojdzie mi jeszcze 9, czyli będę miała 16 kawałków z 9, odjąć 8 dziewiątych, czyli zostanie mi 1 cała i 8 dziewiątych. Przykład F. 8,3 dwudzieste, odjąć 1,17 dwudziestych. Aha, wcześniej Wam do D i E zapomniałam powiedzieć. Okej, to tamte powiedzmy, że zrobiliśmy razem. Teraz proszę sobie zrobić pauzę i spróbować zrobić samemu. I jak odejmiemy? Od 8 odejmiemy 1, to mamy 7,3 dwudzieste, odjąć 17 dwudziestych. No to najpierw zamieniamy, tak? Rozkrajamy. Zostanie mi 6,23 dwudzieste, odjąć 17 dwudziestych. Więc mamy 6,6 dwudziestych. To jeszcze możemy pięknie skrócić przez 2 liczniki mianownik i będę miała 6,3. Już mi się znowu miejsce skończyło. Zmazujemy. Idziemy dalej. G przykład. 6,6 dwudziestych piątych, odjąć 5,8 dwudziestych piątych. No i tutaj stop robimy, znaczy stop, odejmujemy od 6,5, to mamy 1,6 dwudziestych piątych i jeszcze nam zostanie do odjęcia 8 dwudziestych piątych. No to pożyczamy, ale tak, zobaczcie, że ja tu mam 1 całą tylko. To jak pożyczę, to całości już mi po prostu w ogóle nie zostanie. Czyli będę miała 31 dwudziestych piątych, odjąć 8 dwudziestych piątych. I zostanie mi, jak od 31 odejmę 8, to będę miała 23 dwudzieste piąte. Przykład H. 13,11 trzynastych, odjąć 12,12 trzynastych. Próbujemy. Odejmuję najpierw całości. Zostanie mi tak, 1,11 trzynastych, odjąć 12 trzynastych. Tu znowu widzimy, że odjąć się nie da, więc kroimy. Jak zrozkroję ten ostatni tort, no to już mi nie zostanie żadnego pełnego, już mi nie zostanie żaden pełny tort. Czyli będę miała 24 kawałki z 13, tak? Bo do tej 11 dorzucę te 13 kawałków. Odjąć 12 trzynastych.
i zostaje mi 12 trzynastych po odjęciu. Ostatni przykład już sobie odpuścimy, bo on jest bardzo podobny, no, bardzo podobny do przykładu G i H. Pójdziemy teraz dalej. Teraz proszę, abyście sobie otworzyli zeszyty ćwiczeń na stronie, już Wam mówię, która to jest strona. Nie mogę tylko znaleźć Waszych ćwiczeń. Gdzie tu jest Wasze? O, na stronie 68. Zadanie 8, strona 68. Otwieramy sobie. 8 na 68. I teraz mamy obliczyć według wzoru. Przykład A. 7 całych odjąć 1,3. No to tu widzimy, że najpierw odejmujemy sobie całości, czyli zostanie mi 6 całych i już tylko mi zostanie do odjęcia 3 siódme. A jak odejmę od 6,3, no to tak, zostanie mi 5 całych i 4 siódme. Jeżeli ktoś to chce jeszcze sobie bardziej rozpisać, na przykład, że to mamy, że to jest 5 całych i 7 siódmych odjąć 3 siódme, to jak najbardziej można oczywiście. I to jest 5 całych i 4 siódme. Jak ktoś potrzebuje jeszcze tego etapu, jak najbardziej, bo część z Was będzie potrzebowała, część z Was już to widzi w pamięci. Przykład B. Znowu, od 6 odejmuję najpierw 2. Zostaje mi 4 całe i jeszcze muszę odjąć 3 czwarte. No to kroimy. Zostaną mi 3 pełne torty. Jak pokroję następny, to będę miała 4 kawałki z 4. Odjąć 3 czwarte. A to się równa 3 całe i 1 czwarta. To oczywiście, jak my teraz to robimy, to proszę, żebyście też sobie w ćwiczeniach to uzupełniali. I teraz właśnie znowu moment, kiedy robicie sobie pauzę, uzupełniacie wszystkie przykłady do końca, czyli C, D, E i F i za chwilę sobie sprawdzacie z nagraniem. Kolejny przykład. Tu po odjęciu będziemy mieli 5 całych. Odjąć 4 piąte, czyli to są 4 całe i 5 piątych. Odjąć 4 piąte i mamy 4 całe i 1 piątą. Kolejny przykład. Tu będziemy mieli 5 całych odjąć 1/10, a to są 4 całe i 10 dziesiątych odjąć 1/10, czyli 4 całe i 9 dziesiątych. Tu mamy 3 odjąć 3 ósme, czyli 2 całe i 8 ósmych odjąć 3 ósme, czyli mamy 2 całe i 5 ósmych. Już tutaj trochę przyspieszyłam tempo, ale myślę, że już powinniście to powoli już zrozumieć, jak to działa. 15 całych odjąć 8 trzynastych, czyli mamy 14 całych i 13 trzynastych odjąć 8 trzynastych, czyli 14 całych i 5 trzynastych. I to koniec. Przechodzimy dalej. Zadanie 9. Korzystając z rysunku, uzupełnij działania. Czyli to jest to, co właściwie już niedawno robiliśmy w podręczniku. Przykład A zrobimy wspólnie, przykład B będę chciała, żebyście sobie znowu spauzowali i uzupełnili. Mamy tak, 3 całe koła i 1/3. Ja chciałabym sobie rozkroić kolejne koło na 3 części. Czyli będę miała teraz tak, 2 pełne koła, tu mam raz i 2. I teraz zobaczcie, ile części. 1 część już miałam i jeszcze 3 kawałki mi dojdą, czyli będę miała 2 całe i 4 trzecie. No a to właśnie było po to,
patrzymy na dół, żeby od 3,1 trzeciej odjąć 2 trzecie. Żeby to zrobić, no to ja muszę rozkroić kolejne ciasto, bo nie jestem w stanie od 1 trzeciej odjąć 2 trzecich. Czyli będę miała 2,4 trzecie odjąć 2 trzecie, czyli to będą 2,2 trzecie. Teraz sobie zatrzymajcie i za chwilę włączcie i sprawdźcie, czy zrobiliście dobrze przykład B. Czyli robimy przykład B samodzielnie. Tu będziemy mieli 13. Ja już też nie będę mówiła, tylko po prostu uzupełnię. Tutaj jeszcze możemy skrócić, podzielić licznik i mianownik przez 2 i będziemy mieli 3 czwarte. Idziemy dalej. Zadanie 10. Teraz tutaj znowu stopujemy. Każdy próbuje zrobić sam i zaraz uruchamia sobie filmik i sprawdza, czy zrobił dobrze. Mamy od 3,1 odjąć 3 czwarte, czyli musimy pokroić kolejny tort. Zostawić 2 całe i tu w takim razie zrobi nam się 5 czwartych. I po odjęciu 2 całe i 2 czwarte, a po skróceniu 2,1 druga. Jak też widzicie, że da się coś skrócić, to oczywiście skracajcie. Kolejny przykład, tu będziemy mieli 4 trzecie i będziemy mieli 4,2 trzecie. Kolejny przykład, tu będzie 11, czyli 2,6 ósmych, po skróceniu 2,3 czwarte. I ostatni przykład, 20 siedemnastych, czyli 4,14 siedemnastych. Ja już tutaj nie tłumaczyłam, bo mam nadzieję, że to jest jasne. Gdyby nie, no to proszę mówić, proszę dać znać. Zadanie 11. Znowu pauzujecie, próbujecie zrobić sami i sprawdzacie z nagraniem. Pierwszy przykład. 2,1 trzecia odjąć 2 trzecie. Od 1 trzeciej no nie odejmę 2 trzecich, więc kroimy. Zostanie mi 1 cała i w takim razie, jak dorzucę tu jeszcze 3 kawałki, to będziemy mieli, zamiast 1 będzie 4, czyli 1,4 trzecie odjąć 2 trzecie. Mamy 1 całą i 2 trzecie. Kolejny przykład tutaj. Znowu nie może być 4, tylko kroimy. Zostaną nam 3,5 czwartych odjąć 3 czwarte, czyli mamy 3,2 czwarte, czyli 3,1 drugą. Następny 6,10 siódmych odjąć 4 siódme, mamy 6,6 siódmych. Kolejny 10,11 dziewiątych odjąć 4 dziewiąte, to będzie 10,7 dziewiątych. Następny, najpierw odejmujemy sobie całości, czyli zostanie mi tak 5,3 piąte odjąć 4 piąte i teraz kroimy. 4,8 piątych odjąć 4 piąte. Mamy 4,4 piąte. Kolejny 5,3 dziesiąte odjąć 7 dziesiątych i mamy 4,13 dziesiątych odjąć 7 dziesiątych, a to się równa 4,6. I jeszcze możemy skrócić i mamy 4,3. Jak podzielimy licznik i mianownik przez 2. Tu odejmujemy, zostaną mi 3,3 odjąć 5
ósmych znowu nie możemy odjąć, więc kroimy. Zostaną mi dwie całe i 11 ósmych odjąć 5 ósmych. Czyli mamy dwie całe i 6 ósmych, a po skróceniu to będą dwie całe i 3 czwarte. I dobrnęliśmy do ostatniego przykładu. Po odjęciu zostaną nam dwie całe i 3 jedenaste. Odjąć 6 jedenastych, czyli mamy jedną całą i 14 jedenastych, odjąć 6 jedenastych, a to jest jedna cała i 8 jedenastych. I skończyliśmy. Mam nadzieję, że to jest jasne, że nie narzuciłam tu już za szybkiego tempa. Zresztą tak jak mówię, mieliście sobie to zastopować, uzupełnić i potem sprawdzić. I ostatnie zadanie, które bym dzisiaj chciała jeszcze zrobić, to zadanie 12 też z Waszych ćwiczeń ze strony 69. Z garnka, w którym znajdowało się 4,1 litra wody, przelano do dzbanka 1,3 litra. Ile wody zostało w garnku? To co ja muszę zrobić? Miałam, tu było 4,1. Zabieram, jeżeli zabieram z tego, wylewam, czyli odejmuję jedną całą i 3/5. No to już chyba widzimy, jakie działanie muszę zrobić. Muszę od 4,1 odjąć jedną całą i 3/5. Po odjęciu zostaną nam 3,1, odjąć 3/5. Musimy pożyczyć, czyli mamy 2,6, odjąć 3/5, czyli mamy 2,3 litra. No i odpowiedź w garnku zostało 2,3 litra wody. I to proszę sobie też uzupełnić w Waszych ćwiczeniach. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo.